Cześć, witajcie. Dzisiaj Boss Hoss. Zapraszam. Jak mówi właściciel, nie jest sztuką rozpędzić się Boss Hossem, sztuką jest go wyhamować. Troszkę mi wybaczcie, że robię taką niecodzienną recenzję. Jak wiecie doskonale, na co dzień robimy recenzję samochodów, no ale jak tylko się dowiedziałem, że mogę zrobić recenzję tego oto cuda, no to nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności. Pierwszy raz widzę na żywo Boss Hossa. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od właściciela, a wierzcie mi, że on się w tym sprzęcie doskonale orientuje, to prawdopodobnie w Polsce są tylko 3 sztuki takich oto trójkołowców. No a firma Boss Hoss w stanie Tennessee ma swoją siedzibę. Została założona w roku 1990 i specjalizuje się w produkcji tego typu ciężkich trójkołowców. I powiem, że te maszyny są wykonywane tylko i wyłącznie na zamówienie. Grono odbiorców jest bardzo wąskie. Ten konkretny prezentowany egzemplarz został wyprodukowany w roku 2018 i jego łączny przebieg jak na razie to tylko 6300 km. I serce tego potwora na 3 kołach to V8 6,2 litra zaadoptowana z Corvety. Przy czym w Corvecie miały one nieco mniejszą moc, z tego co pamiętam około 430 koni, a tutaj koni jest 490. Skrzynia w pełni automatyczna, czterobiegowa z blokadą. Oczywiste, że jak przystało na taki sprzęt, to musi być bieg wsteczny, przecież nikt by tego ręcznie czy za pomocą ludzkich mięśni nie chciał przesuwać do tyłu, więc bieg wsteczny również się znajduje. Co ciekawe, jest tutaj zawieszenie regulowane, pneumatyczne, za chwilę to zademonstrujemy. Te dwa przyciski służą do regulacji wysokości zawieszenia, spójrzcie. O, i w tym momencie pięknie syczy, czyli opuszczamy zawieszenie. Powiem Wam, że na miejscu kierowcy siedzi się mi tu bardzo wygodnie. Jak pierwszy raz siedzę na takim sprzęcie, sprzęt robi na mnie mega wrażenie. To miejsce jest bardzo wygodne, kanapa wygodna. Już patrzę, jak to jest z punktu widzenia pasażera siedzącego z tyłu. No wcale nie jest źle. Dwa półdukietniki, wygodne oparcie, miejsca full. W razie co zawsze możesz się złapać za kierowcę, żeby nie wypaść do tyłu przy dużej prędkości. Oparcie mega wygodne. Sprzęt naprawdę robi wrażenie. No i jeszcze jedna rzecz. Mając taki sprzęt, takiego trójkołowca, na pewno jesteś indywidualistą i wierzcie mi, jadąc z nim ulicą, wszyscy się za nim oglądają. No, mega rzadko spotykana maszyna. Pod tą klapą znajduje się bagażnik i nawet nie taki całkiem mały. Gaśnica, kask, woda mineralna. Wszystkie niezbędne rzeczy z punktu widzenia kierowcy tu się znajdują. Sporych rozmiarów bak, mieści 32 litry. Jak mówi właściciel, średnie spalanie przy normalnej jeździe to 14-15 litrów, a jeżeli lubisz się ostro bawić, no to i 20. Z takich ciekawostek w tej maszynie mniej więcej w tym miejscu znajduje się bezdotykowa stacyjka, czego też nie wiedziałem. Pierwsze widzę taki sprzęt, więc dzielę się informacjami uzyskanymi od właściciela. Boss Hoss, jak widać, dysponuje w pełni LED-owym oświetleniem. Sporych rozmiarów chłodnica tutaj z przodu również się znajduje. Piękne, duże koła, za chwilę podam ich rozmiar. Przednia opona niemałych rozmiarów, ale w motocyklach takie chyba można spotkać. Rozmiar felgi to 18, a rozmiar ogumienia to 150 na 70. Z tyłu natomiast ten trójkołowiec odpycha się na 17 w rozmiarze 235 na 60. No to powiem tak, że w niejednym samochodzie właściciel chciałby mieć ten rozmiar alufelg, co w tym trójkołowcu. W czystej teorii producent mówi, że można rozwinąć stówę na biegu wstecznym. Nikt tego nie sprawdzał, właściciel też tego nie sprawdza, więc nie możemy tego potwierdzić. Napęd oczywiście jest przekazywany na koła tylne za pośrednictwem wału kardana, którego długość to kilkanaście centymetrów. No, pięknie gada. Nie wiem, na ile jest mnie słychać przez ten mikrofon, ale ten pojazd gada naprawdę pięknie i jak się tylko zbliżę do wydechu, to od razu słyszę, że nie mamy tu absolutnie do czynienia z żadną popierdółką. Chciałem powiedzieć pod maską, ale nie pod maską, tylko pod zbiornikiem. Tam rzeczywiście jest motor z Corvety 6,2 litra. Zestaw wskaźników niby niewielki, ale nieźle rozbudowany. Jest to komputer pokładowy. Nawet mierzy prędkość czy czas, jaki potrzebujemy, żeby pokonać ćwiartkę, a więc spokojnie można nim na ćwiartkę startować. Czas również mierzy. Pokazuje obroty, pokazuje prędkość, pokazuje ilość paliwa. Wszystkie podstawowe informacje na tym, wydawałoby się, niewielkim wyświetlaczu są przekazywane. Zaglądam tutaj pod spód. Jaki duży tylny most, taki prawdziwy dyfer jak w dużym samochodzie. Sporych rozmiarów wydech, wszystko suche, czyste, lśni jak w nówce. No ale przy przebiegu 6300 km, no to tutaj po prostu musi być błysk i tak rzeczywiście jest. Jeszcze tylko króciutka informacja. Na końcu odcinka podamy, kto wylosował upominki od firmy Q-Water X-Power. Jeszcze jedna informacja. Jeżeli jesteś fanem amerykańskiej motoryzacji,
to tego typu maszyny i nie tylko, wiele, wiele innych. Do zobaczenia na drugiej edycji Packars Festival 21, 22, 23 lipiec tego, czyli 2023 roku. Pleszew, serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów. To, żeby nie przedłużać odcinka, przystępujemy do losowania upominków ufundowanych przez firmę Qwater X-Power. And the winner is Robert Klarzyński. Robert Klarzyński, skądkolwiek żeś jest, skontaktuj się z nami. Wylosowałeś upominki ufundowane przez firmę Qwater X-Power. A fundatorom bardzo serdecznie dziękuję za tą paczuszkę. Myślę, że kolejne losowania wkrótce. Jeszcze jedno małe pytanie dla Was, drodzy widzowie. Ostatnio był odcinek z tym Mercedesem W126, którego widz chce sprzedać. Stan, jak widzieliście, nie najlepszy, sporo pracy tam trzeba włożyć. Moje pytanie brzmi, czy chcecie tego typu odcinki i taką serię utworzyć, na przykład o nazwie Giełda STR-a? Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. I to wszystko na dzisiaj w tej recenzji o tym pięknym trójkołowcu Boss Hoss. Dziękuję Tomkowi za udostępnienie do recenzji. Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.